Teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes. I nie, to nie jest jeszcze Team Dark. Dół, góra, dół, góra. To nie jest Team Dark, jak widzicie, to jest bonusowy odcinek, gdzie będę po prostu przechodził poziomy samym Sonikiem. Więc tak, nie wszystkie poziomy mogą być skompletowane sam Sonikiem. Z mojej wiedzy jest, poza bossami rzecz jasna, jest to Seaside Hill, czy Grand Metropolis? Chyba Grand Metropolis nie jest. A może jednak jest? Nie, chyba jest. Poziomy bingo nie są możliwe. Rail Canyon? Nie. Obydwa nie są możliwe. Frog Forest jest możliwe. Hank Castle i Mystic Mansion też chyba nie jest możliwe. Exit nie jest możliwe. Final Fortress jest możliwe. No i w tym odcinku postaram się przejść to. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Może w ogóle. Swoją drogą, jeszcze od czasu ostatniego odcinka lekko znowu zmodyfikowałem grę. Teraz jeszcze dodatkowo mamy usunięte dialogi z Team Rose i lepszej jakości cutscenki te wyrenderowane. Więc tak, oczywiście Team Sonic Challenge, Sonic Only Challenge, to jak sama nazwa wskazuje, że możemy grać tylko Sonikiem. Nie możemy się zmieniać w ogóle do innej postaci i przez to musimy używać glitchy, żeby do innych miejsc się dostać. Więc będziecie widzieli mnie używającego double jumpa, który teoretycznie jest, czyli tu. I od takich ścian jak ten marmur jest to instant, a normalnie to trzeba troszkę inaczej zrobić. Bo to, żeby wykonać tornado jump, musicie skoczyć, zrobić tornado i tym samym trzymać przycisk skoku. Przez to zrobi się taki double jump. Tak to nazwę. No i oczywiście jeszcze jest modyfikowanie fizyki, znaczy modyfikowanie, ale władanie nią. Że po prostu nagle możecie skoczyć niesamowicie wysoko. Bo na przykład, tak jakby, nie wiem, dostaniecie się na mały... Jak to się nazywa? Górkę, no, taką jakby. Przez co możecie zdecydowanie wyżej polecieć, dużo wyżej. A to taki mały challenge jest, więc możecie go... Po prostu... Materiał Shadow the Hedgehog jeszcze się... jeszcze nawet się za niego dokładnie nie zabrałem. No będę po prostu z wami szczery, a... Top 10 też na razie jeszcze nie zrobiłem materiału do niego. Nie zebrałem gameplayu i tak dalej. Kolejnego, a teorii póki co... Znaczy jeszcze w jakąś fangrę mogę nagrać. Więc w tym tygodniu poza Sonic Heroes, następnym odcinkiem, bo właśnie tu mówiłem o tej górce. Poza Sonic Heroes i Sonic i finałem Sonica 1, bo... Takowy też będzie. To jeszcze prawdopodobnie będzie odcinek z fan gry jakiejś. Jest to duże wykorzystanie grawitacji, gdyż Sonic Heroes często lubi zmieniać się w sobie. Co oczywiście można wykorzystać. Bardzo fajnie. Niestety jeszcze nie znalazłem żadnego fixa na... usprawnienia na Biga.
żeby się pojawiły jego paski. No cóż, najwyżej po prostu nie będzie Big miał pasków swoich. Cholera. Dobra. Oczywiście nie idę tutaj porządne rangi A, żeby po prostu pokazać wam, że da się to zrobić. Kurde, w sumie nie jestem pewien, czy Grand Metropolis jest możliwe do skompletowania. Wiem, że Power Plant nie jest. W sumie to jeszcze jest jeden poziom, ale go nie pokażę. Jumping, press the X button, power formation. No i no i co tam jeszcze było? No chyba tyle miałem z informacji na temat tego, na temat innych filmów. Jak mówię, no w weekend pojawi się już Team Dark. Możliwe, że uploaduję też cutscenki z Team Sonic w lepszej jakości. Tylko dlatego, że chcę to zrobić. Po nic więcej. Ja prawdopodobnie to zrobię. W ogóle to miałem kiedyś taki pomysł, żeby wszystkie cutscenki z gier Sonica uploadować jako taki pseudofilm spolszczony. Nie tak to nazwać nawet. No i technicznie rzecz biorąc już przeszliśmy Team Sonic Only. Znaczy, kurde, Sonic Only. Seaside Hill. Jak widzicie, przeszedłem z samym Sonikiem, nie było ani jednej zmiany. Więc jest fajnie. Ocean Palace, Palace nie da się zrobić. Z... Nie, z całym... Co? Nie da się zrobić z tylko Sonikiem. Dobra. Spróbujmy z tym Grand Metropolis. Bossów nie będę robił. Bo po co? Dobra. Energy plant? Spróbujmy. Science! Przecież, od tego jest. Ja wiem, poziomy kasyno nie są możliwe do zrobienia. No. Dobra, ty lecisz. Zostaniesz po kupie. Dziękuję. Nice. Dobra. Nie wiem, czy tu będzie jakiś komentarz jakoś... interaktywny. Jakiś fajny komentarz, bo... Już to komentowałem. Jakbym to innym teamem przechodził, to by jeszcze jakoś było, ale przychodzę to tylko Sonikiem. Tym samym... No, Team Sonic to przychodzę. Więc, no. Okay. Dobra. Dobra. Uff, to będzie naj... Uff. Udało się. O nie, ale użyłem drzwi, o kurde. Dobra, pyk, pyk, pyk. Kolejny glitch, czyli... zrobienie ataku w powietrzu.
Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, dlaczego to działa, ponieważ kiedy robię ten atak, gra cały czas myśli, że jestem na... nie na lądzie. Może jestem na ziemi. I kiedy zejdę, znaczy ten, ta animacja będzie w powietrzu, gra cały czas myśli, że jestem na ziemi, przez co przez mały czas mam możliwość zrobienia skoku. Co można też po części uznać jako double jump, tak sądzę. Nice. Znowu nice. Pochwę. Nie, może wierzę, że się uda nawet. Ale sobie cały czas nie mogę przypomnieć, dlaczego mi się wydaje, że nie mogę jednak przejść. Byłoby trochę tak kappa, że nie mogę przejść. Ale to już jest końcówka poziomu, co nie? No mniej więcej. Nice. Też nice będzie. What? Co? Co się stało? Ja się teraz serio pytam, co się stało? Dobra. Ale zrąbałem. I... nice. Zrobię sobie... wezmę sobie łyka herbaty. Dobrze, dobrze idzie swoją drogą. I poprawiam moje czasy z Let's Playa. Ale... no, Metropolis też się da. Grand Metropolis. Dobra. Fireplant się nie da. Tych się nie da. Rail Canyon. A nie, nie da się. Mystic Jungle chyba. Czy nie, nie Mystic Jungle. Lost Jungle. Lost Jungle chyba też się da. Ta muzyka. Nice. Pozwolicie, że będę tu operował kamerą lekko, żeby się nie wpierdzielić na nic złego. Dobra. Dobra. Powiem wam tak szczerze, że jedyny poziom, jaki trenowałem, to było Seaside Hill. Więc dobra. Nie, chyba nie będzie dostatecznie duży dystans. Ha! Nad tym trikiem najbardziej się bałem. Jeśli mam być szczery. Wow. Okej. Wow. Gro.
Będę miał zawał po tej grze. Po prostu będę miał taki zawał. Że hej. Ale przez to, że bardziej rozumiem glitche niż kiedyś, to chyba dobrze mi idzie. My head's spinning. All right. Really steep here. Be careful. Dobra. Zaraz coś tam było. Nie, to jeszcze nie ta część chyba poziomu. I'll take care of them. To musimy górną część wybrać. Bo z tego co wiem, inaczej się nie da przejść tego. Ile jest w tym prawdy? Nie wiem. Uff. To jest naprawdę niebezpieczne. Nice. Gdyby ktoś nie wiedział, do tej drogi był potrzebny Tails. Znowu mówił o Angel, o Mushroom Hill Zone na Angel Island. Nie wiem, w sumie czy w Let's Play o tym wspomniałem, że on właśnie robił referencję do Mushroom Hill Zone. Ha, tym razem się udało. Nice. Ja sobie przejadę. Na spokojnie. Nie. Tam nie chcę. Where was I? Looks like that case is being protected by the robots. We should take care of them Mick. First. Mick. 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 That was silly. Dobra, więc jak widzicie, już praktycznie przeszedłem Frog Forest. Sam Sonikiem. Nice. To już jest sprawa, ludzie. Nie dość, że poprawiłem, to i tak dostałem arangę. Dziękuję bardzo. Już tak pójdę górą. Ej, nie chcę za innych teamów. To spróbujmy z tym z tą Lost Jungle, nieszczęsną. Z zaginioną dżunglą. No dobra. Let's do it. Nie dobła. Stage 10. Nie jestem pewien, czy się da, ale zawsze warto spróbować. No, man.
Najwyżej jak nie będzie, to wytnę. A jeżeli to widzicie, to znaczy, że mi się udało. Nie. Dupa. Okej, dzięki. Kurde, chciałem sobie oszczędzić niepotrzebnej wspinaczki. Takiego. Myk. Lecimy! Ale powinno się dać, bo nie przypominam sobie, że były jakieś trudne. Nie zaskoczył. Też. Wow! Było spróbować. Dobra, tutaj ostrożnie. Wow, wow. O, zepsuł się. Okej. Okay. To nie było w planie, ale przynajmniej się udało. Teraz się uda. To jest pytanie. Zaraz, przecież mogę zrobić coś takiego. Teraz to i myk. No i się udało. Jestem bardzo z tego dumny, bo to był prawdopodobnie najcięższa to była część poziomu. Jego mogę ominąć. God damn it. You sure it's safe around here? Leave them to me, Sonic. Take this. No nie, tyle przegrać. No i chyba nie będę tego wycinał. W końcu jakiś fail by się przydał w tym odcinku. Jestem taki ostatnio. Nie wiem. A teraz na szybciora. Na szybkiego będzie. Wiem przynajmniej, że mogę po prostu tego gościa zaatakować i od razu iść tu. To jest dobre chyba. Więc teraz to nie zajmie aż tak długo. Mam nadzieję. To jest chyba dłuższy odcinek, nie byłby zły. Okay.
Tornado jump. Lecimy dalej. Tego gościa, nie wiem czemu go zabijam. Znaczy niszczę. Ale tak jakoś. No, 2 minutki i jestem praktycznie w tym miejscu, gdzie byłem przed chwilą. 2 minuty temu. Bo nie łapcie mnie teraz. O. Lel, nie wykryła mnie. Ale fajnie. O nie. Myk. Banan. Idę do tego, co wiem, to muszę tą górną ścieżkę wybrać. Bo inaczej będzie dupa. I wykryj mnie, dziękuję. Nice. No nie! Jakim cudem nie wyłapał homing attack tego życia. Tu mogę chyba obiema przejść ścieżkami. Ej, w sumie. Tak, koniec. Dobra. Best left to Tails. Jeżeli przez Tails masz na myśli Sonic, to tak. Najpierw zostawić to Tailsowi. Po co mi w ogóle? To powinno być po prostu Sonic, bez Heroes. Ojejny. Jala baw. Czy... A nie, mogę tutaj. Spoko. Wybiorę sobie tą drogę, bo jest fajniejsza, okej? Okay? Spoko. Tak, ja bardzo nie jestem przyzwyczajony do widoku tego, że Sonic nie robi tej swojej aury czasami. Dobra, ty giniesz, ty giniesz. Ja lecę. I my... No nie. Giniesz, mówię. Giniesz. Tu na pewno poprawię czas. Bo zdecydowanie z tym moim failowaniem to była katorga. Opa. Opa. Tu muszę zrobić tak. Tu muszę zrobić tak. Tu muszę zrobić tak. Czemu ja mogłem zrobić tornado jump? Halo? Lol. Co właśnie zrobiłem? Okej. Let Sonic take care of this. Okay. Nice. Nice. Szkoda tylko, że nie mogę. Chodziło mi, że szkoda tylko, że nie mogę widzieć to, co jest pode mną, ale dobra. No i teraz zemsta. Siema krokodyl. Dawno żeśmy się nie widzieli. Stary druhu.
Nie wiem w ogóle, jakby ktoś chciał zdobyć tamtego one-upa. Nie wiem, jakim hardcorem ktoś by musiał być. Myk, 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 myk. No i znowu, tylko Sonic. Ej. No dobra. Too easy. Bi 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 bi. Ej, poprawiłem chyba nawet, bo wcześniej miałem E chyba, albo C. No i teraz pozostało mi tylko Final Fortress. Dobra, jak się okazuje, ten glitch, który sprawdzałem, nie działa na PC-cie z jakiegoś powodu, a więc no cóż, więc tylko te poziomy, które wam pokazałem, się da przejść. No cóż, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście materiały, o których mówiłem w tym odcinku, pojawią się wkrótce. No i na razie cześć. Pa, pa.